Pogoda zmieniła się gwałtownie, żywioł zaatakował z ogromną mocą. Ratownicy mieli pełne ręce roboty, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował ostrzeżenie drugiego stopnia. Pogoda nagle uległa pogorszeniu, niszczycielski żywioł uderzył z ogromną mocą na północy Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla mieszkańców zagrożonych rejonów. Ratownicy wciąż naprawiają szkody. Pogoda gwałtownie się zmieniła, było bardzo niebezpiecznie, ogromne wichury zaatakowały Pomorze. Po Bałtyku przetoczył się sztorm, wiatr wiał z siłą 10 stopni w skali Beauforta. Ratownicy otrzymali ponad 120 wezwań na interwencję w związku z uszkodzeniami, wywołanymi przez bardzo silne podmuchy wiatru. Wichura spowodowała również awarię prądu m.in. w Gdańsku, Czerniewie i Ełganowie, Borzechowie, Wygoninie, Cedrach Wielkich i Morzeszczynie. Na pewien czas wstrzymano również ruch pociągów na trasie Wejherowo-Lemberg. Interweniowaliśmy głównie w powiatach wejherowskim, słupskim oraz w Gdańsku i Gdyni. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew, które blokowały drogi oraz chodniki, poinformował KPT. Adam Wysocki, dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej. W rowach zatonął kuter turystyczny, na szczęście nikt nie zginął. Woda została jednak zanieczyszczona ropą, ratownicy starali się opanować zagrożenie. Na Morzu Zachodnim wiatr osiągał w porywach 10 stopni w skali Beauforta. W rowach, PoW. Słupski, kuter turystyczny zerwał się z lin i zatonął w porcie. Nikomu nic się nie stało, natomiast doszło do rozlewu ropopochodnego, który nasi ratownicy z brzegowej stacji ratowniczej w Ustce byli zmuszeni zneutralizować, przekazał rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck. Pogoda wciąż stanowi zagrożenie. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przewiduje, że siła wiatru w najbliższych godzinach ustąpi. Wzmocnione podmuchy powinny pojawiać się tylko przy wschodniej linii brzegowej Bałtyku, mogą osiągać w porywach do 7 stopni w skali Beauforta. Dzisiaj grzeje, 1. Mocne słowa polskiego podróżnika w sprawie koronawirusa z Chin. Pewne jest, że zagrożenie dotrze także do nas 2. Nie ma już wątpliwości, wiadomo co z Paweł Królikowskim. Doszło do niespodziewanego zdarzenia Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych IMGW w Gdyni ostrzega jednak przed wysokim stanem wody. Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia dla Wybrzeża Wschodniego i Morskich Wód Wewnętrznych RP oraz Martwej Wisły. Dotyczy ono warunków, kiedy stany wody, obserwowane lub prognozowane, układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, ale jeszcze poniżej stanów alarmowych.
W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku oraz prognozowaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Wybrzeżu Wschodnim, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej, przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej, można przeczytać w oficjalnym komunikacie. Najlepsze newsy dnia, źródło, Interia. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.